Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj brukselka, czyli coś, na co pewnie część z Was będzie kręcić nosem, ale brukselka jest bardzo zdrowa i odpowiednio przygotowana traci tę swoją charakterystyczną goryczkę i może być naprawdę bardzo smaczna. Dzisiaj przyrządzę ją w wersji smażonej, gorąco polecam. Tam nie będzie dużo tłuszczu, natomiast będzie dużo smaku. Można ją też odpowiednio ugotować, żeby straciła tę goryczkę i nieciekawy smak, ale o tym może w osobnym przepisie. Zaczynam od tego, że szykuję dodatki. Ja ugotowałam sobie już kaszę gryczaną, bo z kaszą chcę to danie podać. I kiedy kasza się gotuje, zdążę przygotować resztę. Najpierw myję brukselkę. Myję klasycznie. Pod bieżącą zimną wodą usuwam od razu te nieładne zewnętrzne liście, a następnie umytą brukselkę przekładam na ręcznik kuchenny, dokładnie osuszam i jest gotowa do dalszej obróbki, która polega na tym, że brukselkę kroję na ćwiartki, wzdłuż na pół i każdą połówkę ponownie na pół, a następnie usuwam głąb. W tym głębie właśnie jest ta charakterystyczna goryczka. Po wykrojeniu zostanie brukselka, która ma naprawdę bardzo przyjemny smak, aczkolwiek rzeczywiście nieco charakterystyczny. Myślę jednak, że w tej wersji przypadnie Wam do gustu. No i w ten sam sposób przygotowuję wszystkie brukselki. Jeśli chodzi o ilość, to możecie wziąć naprawdę dowolną ilość brukselki, to jest dość dowolny przepis. Ja dzisiaj robię z połowy składników, czyli mam tutaj 350 g brukselki. Po przygotowaniu, czyli po wykrojeniu środków oraz zdjęciu zewnętrznych nieładnych liści, myślę, że zostanie mi jakieś 300 g brukselki. Myślę jednak, że dla większej ilości osób, na przykład dla 4 osób, wzięłabym 600 g, a najprawdopodobniej kilogram. No i gotowe. Przepiękny, żywy kolor, bardzo rześki, świeży zapach. Odstawiam ją na chwilę na bok. Teraz cebula, jedna średnia. Obieram ją i kroję w pół talarki lub w piórka. Patelnia się rozgrzewa, zaraz będzie potrzebna mi gorąca. Ja w międzyczasie posiekam orzechy. Mam tutaj mniej więcej garść orzechów. U mnie jest to mieszanka orzechy włoskie, laskowe, migdały, nerkowca. Spokojnie można wziąć orzechy jednorodne, na przykład tylko laskowe, czy tylko włoskie, czy tylko migdały. Takie, jakie lubicie. Można orzechy podmienić także na ziarno słonecznika łuskane, czy na przykład pestki dyni. Ja wybieram orzechy, bo jakoś tak bardziej mi dzisiaj pasują i z grubsza je siekam. Myślę, że tak wystarczy. Chcę jeszcze czuć te orzechy w daniu. Patelnia jest gorąca i teraz je uprażę. Czyli po prostu wkładam je na gorącą patelnię i co jakiś czas mieszając przez kilka minut trzymam do czasu, kiedy nie zaczną przyjemnie pachnieć. Mają się po prostu delikatnie zbrązowić i mieć przyjemny zapach. Trzeba uważać, żeby ich nie spalić, bo dzieje się to naprawdę bardzo łatwo. Zatem nie odchodzę za daleko, co jakiś czas zerkam, mieszam i czekam, aż orzechy będą uprażone. Moje zaczynają się już brązowić, myślę, że tak wystarczy. I przekładam je szybko na zimny talerz, żeby zatrzymać proces prażenia. Natomiast z patelni usuwam resztki orzechów, na przykład ręcznikiem papierowym, i wykorzystuję ją w dalszym ciągu. Teraz na rozgrzaną wlewam olej roślinny bądź oliwę do smażenia, jedną łyżkę, oraz dodaję mniej więcej łyżeczkę masła. Patelnia jest bardzo gorąca, więc trzeba działać szybko. Masło pięknie się skarmelizowało, ale absolutnie nie może się przypalić. Dodaję tutaj szybko cebulę, która automatycznie obniży temperaturę na patelni. Chwilę ją smażę do czasu, kiedy się zeszkli, ale naprawdę krótko, i od razu dodaję brukselkę. Szkoda, że nie czujecie tego zapachu. Wspaniały. Można tutaj dodać także mały ząbek czosnku, drobno posiekany lub przeciśnięty przez praskę. Ja nie chcę już tutaj za bardzo intensywnych smaków dodawać, więc pomijam. Będzie tylko podsmażona cebulka i brukselka, no oraz inne dodatki i przyprawy. Teraz zostawiam to na patelni i smażę na nie za dużym ogniu przez kilka minut, do czasu, kiedy brukselka wyraźnie zmięknie, ale nadal ma być jędrna, ma się po prostu delikatnie zrumienić i przyjemnie zmięknąć. Ja smażę cały czas bez przykrycia, dość często mieszając, ale jeśli chcecie, można to podlać odrobiną wody, przykryć i dusić pod przykryciem do czasu, kiedy brukselka będzie miękka. U mnie chodzi po prostu o to, żeby ją podsmażyć. Nadal ma być jędrna, chrupka, bo taki efekt właśnie chcę osiągnąć. Zatem bez przykrycia, tylko dość często mieszam, żeby smażyła się, a co za tym idzie, miękła, równomiernie. No i po 4-5 minutach zawartość patelni wygląda tak. Przepięknie, zapach także jest wspaniały, taki lekko maślany. Absolutnie nie czuć tego nieprzyjemnego zapachu brukselki. Spróbujcie, sami zresztą zobaczycie. Myślę, że przypadnie Wam to danie do gustu, nawet osobom, które za brukselką za bardzo nie przepadają. Teraz trzeba to doprawić, zatem po tych 5 minutach dodaję tutaj łyżeczkę musztardy.
solidną szczyptę soli, właściwie dwie szczypty dam, ale ilość soli jak zawsze według własnych upodobań i uznania oraz odrobinkę czarnego pieprzu. Naprawdę niedużo. Całość dokładnie mieszam, tak żeby dobrze rozprowadzić i przyprawę, i musztardę. Zależy mi po prostu na tym, żeby każdy kawałek brukselki, każdy listek brukselki osnął się tą niewielką ilością musztardy, którą tutaj dodałam. Gotowe. I na koniec wsypuję uprażone wcześniej orzechy. Aż to pięknie pachnie. Oczywiście mieszam i można podawać. Wspaniały widok, prawda? Szkoda, że nie czujecie tego zapachu, bo zapewniam, że już biegliście po brukselkę. No i tak to się prezentuje. Zazwyczaj trochę orzeszków odkładam na bok do posypania dania z wierzchu. Teraz zaoferowana nagraniem wsypałam całość, ale nie szkodzi, bo na smak to za bardzo nie wpływa. Tyle, że Wam podpowiadam, możecie część orzeszków zostawić do dekoracji. Wygląda tak, pachnie wspaniale, smakuje jeszcze lepiej. A jeśli chodzi o sposób podania, to tak jak wspomniałam wcześniej, ja po prostu uwielbiam tę brukselkę z kaszą gryczaną. Doskonale te dwa smaki do siebie pasują. No i danie jest naprawdę wyjątkowo zdrowe, a poza tym sycące. Jeśli lubicie wersję mięsną, to można tutaj dodać trochę podsmażonego mięsa, dowolnego, jakie lubicie. To może być kurczak, wołowina czy wieprzowina. Każde tutaj się odnajdzie. Co więcej, mięso może być także już upieczone wcześniej i wtedy tylko dodajemy je na patelnię, smażąc pod koniec razem z brukselką. Ja w celu demonstracji pokażę mój ulubiony wariant podawania tej brukselki z mięsem. Podsmażę 250 g mielonej szynki wieprzowej. Obok kurczaka to mój drugi ulubiony wybór, zatem zazwyczaj sięgam właśnie po kurczaka albo po szynkę wieprzową. Jak robię szynkę? Po prostu na tej samej patelni, na której smażyłam brukselkę, wycieram ją tylko ręcznikiem papierowym, rozgrzewam ją mocno i szynkę podsmażam już bez tłuszczu, czyli na sucho, właściwie opiekam ją, można powiedzieć, bo nie ma tej smażenia. I posypuję w trakcie tego smażenia, opiekania przyprawami. Ja dodaję tylko szczyptę soli oraz sporo chili, to ma być pikantne i ten pikantny smak mięsa będzie bardzo dobrze współgrał z brukselką. Tak to ma wyglądać, delikatnie zrumienione i pikantne, można dodawać do brukselki. Rozsypuję dekoracyjnie na brukselce i w ten sposób podaję lub po prostu mieszam razem i podaję jako taki swoisty stir fry. W każdej wersji smakuje bardzo dobrze, spróbujcie. Co więcej, w obu wersjach doskonale smakuje także na zimno i zmienia się wtedy w taką swoistą sałatkę i doskonale nadaje się na wynos, na przykład do pracy. Gotowe, jak sami widzieliście, idzie to naprawdę raz, dwa, więc nie pozostaje mi teraz nic innego, jak to danie podać. Pachnie przepięknie i jest naprawdę znakomite i co najważniejsze, także bardzo zdrowe. Gorąco zachęcam do wypróbowania przepisu i na koniec, jak zawsze, życzę smacznego.